Tu dzieci mają głos. Sami opowiadamy o książkach. I nie tylko. Dzień dobry państwu. Witam. Dzisiaj książka pod tytułem Teoria względności i jej tajemnice wydawnictwo Adamada opowie mi Stasio. Witaj. Cześć. Wytłumacz, o co chodzi w tej teorii względności? W tej teorii względności, no to w y, tej szczególnej teorii względności, y, to się opiera na trzech jakby zdaniach. Czas się rozciąga, długości się skracają, masy rosną. Nic mi to nie mówi, stary. Ja powiem ci szczerze, zawsze z fizyki byłem bardzo słaby. Nie miałem nigdy dobrego nauczyciela, który by mnie zachęcił do tego żeby zainteresować się fizyką. Wytłumacz mi, o co chodzi? Czas, czas, jest czasem, który się rozciąga, to chodzi o to. Im szybciej się poruszamy, tym, tym wolniej płynie czas dla tego, który na nas patrzy. Okej. Okay. Y dalej jest, długości się skracają. Cóż to oznacza? Im bardziej się zbliżamy do prędkości światła, tym kró krótsi jesteśmy dla tych, którzy nas obserwują. obserwują. Krótsi? Krótsi. Czyli jak mam 1,86 m, to y, ile będę miał 1,20 m? Yy, to o to chodzi? Nie bo, nie, bo wysokość się nie zmienia, tylko jakby szerokość. Szerokość się tylko zmienia. To super, bo ja akurat mam brzuszek, to, to mi zniknie. Tak. Nie do e... no, żartuję. E... I... No i ostatnio to masy rosną. Im... Oj tak, mi to rośnie masa na pewno. Im szybciej, im bardziej się zbliżamy do prędkości światła, tym, e... tym ciężsi jesteśmy. I y, więcej potrzebujemy energii, żeby tak? Ale to jak na przykład, nie wiem, właśnie tutaj jest wytłumaczone tą rakietą, że rakieta się skraca, jak leci na gwiazdę, która się nazywa Proxima Centaura. I też tak jest z masami, że leci coraz szybciej, i coraz szybciej. I, I na początku potrzebuje mało energii, ale potem, y, i, i potem się bardziej zbliża do prędkości światła. I jest cięższy i potrzebuje więcej ten, tej energii i będzie trudniej dolecieć na tą gwiazdę. Oczywiście. A co jest szybsze światło czy dźwięk? Tutaj jakby nie powiem, powiedziane, ale na pewno i na pewno yy, światło. Dobra. Yy, książka w prosty sposób to tłumaczy. Barw bardzo prosty jest dodawanie prędkości. To, że światło ma niezmienną prędkość 300 tysięcy kilometrów na godzinę. No to ty już jesteś, można powiedzieć, fizycznie wyedukowany. <grymne> no może, może, już zrobiłem swoje pierwsze doświadczenie z fizyki. A mogę wiedzieć jakie? Ile czasu mi potrzebuje, żeby 1 metr żeby jeden metr przejść? A, czyli tu są również doświadczenia w tej książce. Znaczy, nie, no mało można zrobić, ale jedno takie, takie, no to prawie każdy może zrobić sobie w domu, ale no i raczej strzelanie fotonami to y, nie, y, nie mówię, bo trzeba mieć dwa detektory, ale to. Y, 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 albo, no dobra, już prędzej, maszyny z kulkami i dwa detektory. Słuchaj. Wracając do książki. Jest to bardzo ciekawe. Są fajne obrazki kolorowe, to też jest na plus. Tak, to też jest na plus. Też można się czegoś się tego nauczyć. I Jest o tym, że jak na przykład możemy kiedyś wylecieć w kosmos, a jak będziemy wracać, to my będziemy podobnym w takim samym wieku, bo to kilka tygodni dla nas. A dla tych, co na ziemi to może być 8 lat i, i będą nas starsi, y, więksi już kurcze będą mogli kończyć liceum. Przepis na młodość. No m, spróbuję często lecieć w, lecieć w kosmos. <laughs> Dobrze. E, poleciłbyś tę książkę dzieciakom? Poleciłbym, bo w bardzo jasny sposób tłumaczy y, właśnie fizykę. Mm. De prędkości światła i to wszystko i tłumaczy to właśnie ta książka w jasny sposób. I jest bardzo, ale to bardzo ciekawa dla dzieciaków, które zainteresowane właśnie nauką, poszerzaniem swoich horyzontów. Tak, jest to bardzo ciekawa książka i bardzo, bardzo ją polecam. Dziękuję. Proszę, pa!